Chory na SMA, mały jaś z Pajęczna, potrzebuje 10 milionów złotych na leczenie. Trwa wyścig z czasem, bowiem lek genetyczny, potrzebny jest już teraz. Do tej pory zabrano ponad 1 700 tysięcy złotych. O pomoc w tej dramatycznej walce z czasem i chorobą apelują rodzice Jasia. Jaś, jeden z bliźniaków synów państwa czarneckich z Pajęczna, ma 18 miesięcy. Do roku czasu. Nawet nie podejrzewaliśmy, że z Jasiem może być coś nie tak, bo zarówno Jasiek, jak i Staś rozwijali się prawidłowo, zaczęło nas w pewnym momencie niepokoić to, że Stasiu już zaczął chodzić przy meblach wstawać, a Jasiu w ogóle nie podejmował żadnych prób samodzielnego wstawania. To był sygnał, że coś jest nie tak. Jaś trafił do dwóch lekarzy do urologów. Dostaliśmy skierowanie na badanie genetyczne właśnie w kierunku SMA. Tak naprawdę na początku to w ogóle do nas nie docierało, że, że to możliwe, że, że, żeby to była ta choroba. Dlatego stwierdziliśmy, że pójdziemy jeszcze do innego neurologa na konsultacje, ale niestety usłyszeliśmy to samo. Kosztują wizyty u lekarzy, kosztuje rehabilitacja Jasia, ale poza zasięgiem finansowym jego rodziców jest lek na SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Sam lek, na który chcemy zebrać, żeby Jaś miał normalną przyszłość, to jest 10 milionów złotych. Także oprócz tych 10 milionów, my sami, jako rodzice, to są naprawdę ogromne wydatki. Dlatego no, nie jesteśmy w stanie, nawet, nawet pomimo tego, żeby tych wydatków nie było, to nie jesteśmy w stanie uzbierać takiej ogromnej kwoty. Trwa zbiórka pieniędzy, trwa walka z czasem, bowiem Jaś może przyjmować ten lek, mając najwyżej 13,5 kg. A do tej granicy chłopczykowi brakuje tylko półtora kilograma. U nas czasem są teraz kilogramy. Nie miesiące, nie tygodnie, tylko kilogramy. Z tego względu, że terapia genowa, na którą zbieramy, yy, może być podana tylko dzieciom do 13,5 kg. Yy, Jasiek waży na chwilę obecną 12. Co prawda jest na diecie, yy, no ale no musiałabym go tak naprawdę zacząć głodzić, żeby on schudł. Dla Jasia czas płynie bardzo szybko. Ale ludzie pomagają, zwłaszcza ci z Pajęczna i okolic. Jasio jest nasz. Jasio jest nie tylko z gminy, jest z naszego miasta. Ja pochodzę z Pajęczna i to jest chyba taki trochę nasz obowiązek lokalny, tak? Jasio jest zbyt mały, żeby wyjść, stanąć przed mikrofonem i poprosić o pomoc. To my musimy, i to jest dla nas takie oczywiste. Dobro wraca, i chyba to jest takie nasze, odkąd właśnie pojawiła się ta pomoc dla Jasia, to jest takie nasze hasło tutaj powiatowe. Dobro wraca, i wierzymy, że wróci. Tu serce mi pęka, jak widzę, jak ludzie chcą pomóc Jasiowi. Dlatego bardzo, ale to bardzo chciałabym im podziękować, bo tylko dzięki nim tak naprawdę udało nam się na chwilę obecną zebrać taką kwotę, co tak naprawdę zbiórka trwa tylko półtora miesiąca. Aby wspomóc rodziców w walce o zdrowie malucha, możecie również przekazać dowolną darowiznę na siepomaga.pl Jan Czarnecki.